Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Mianowicie chciałem Was jeszcze raz bardzo gorąco zachęcić do tego, żebyście po prostu zaczęli suszyć sobie różnego rodzaju rzeczy, które są dostępne, które macie pod nosem, które jeszcze można cały czas z nich skorzystać, a można je później długo przechowywać. Tak możecie sobie bardzo tanio zrobić różnego rodzaju zapasy, które można wykorzystywać latami niekiedy nawet, ponieważ to się wcale nie będzie psuło. Wystarczy to później ładnie zamknąć, najlepiej do słoiczka, zakręcić porządnie. Niektórzy stosują jeszcze coś innego, ponieważ kupują takie worki specjalne, ja się na tym nie znam, i wyciągają nawet powietrze z tego, że to naprawdę jest fajnie, idealnie zamknięte i się to trzyma takie rzeczy latami po prostu. Dlatego chciałem Was po prostu dzisiaj zachęcić do suszenia, ponieważ czasy mamy jakie są. Nie wiemy, co będzie dalej. To wszystko po prostu wisi tak w powietrzu. I dla własnego komfortu psychicznego warto pewne rzeczy po prostu w domu mieć. Szczególnie jeżeli nie mamy absolutnej wiedzy i nie potrafimy sami sobie poradzić w naturze. Czyli załóżmy, ktoś wystawi mnie dzisiaj gdzieś na środku lasu, zrzuci mnie z jakiegoś helikoptera, załóżmy, czy z czegoś. Ja wiem, co ja tam mam zrobić, ja nie potrzebuję tych zapasów, ponieważ ja wiem, jak zdobyć wodę, ja wiem, jak zdobyć jedzenie, ja wiem, jak zrobić sobie dach nad głową z tego wszystkiego, ja wiem, jak się obronić przed różnego rodzaju zwierzętami. Mam tą wiedzę i tak dalej. Ale teraz, jeżeli wy tego nie macie, to zróbcie sobie na czas różnego rodzaju zapasy, żebyście po prostu to mieli w domu. I właśnie do takiego czegoś może Wam posłużyć po prostu suszarka taka, która jest typowa. Nie każdy ma miejsce, żeby gdzieś coś suszyć. Suszarki, które są do żywności, tak zwane dehydratory, różnie to jest zwane, bardzo fajnie tutaj pomagają na to, żeby po prostu wysuszyć wszystko praktycznie można w tym. Naprawdę można wysuszyć tutaj wszystko w tym. Zioła, owoce i tak dalej. Można i mięso w tym wysuszyć sobie. Wszystko, wszystko, wszystko możecie tutaj zrobić i przechować to na dłużej. Dlatego to jest dosyć ciekawy temat i chciałem zachęcić, ponieważ tym bardziej już jest jesień praktycznie, że można powiedzieć, już dużo nie brakuje, choć jak ja tak wyjrzę na zewnątrz, to według mnie już jest jesień, patrząc na pogodę. To są jeszcze ostatnie momenty, że można różne rzeczy robić. Macie też teraz dużo owoców, które teraz można suszyć i po prostu sobie przechowywać. Przecież jabłka, gruszki, wiele, śliwki, to wszystko można suszyć i wszystko można przechowywać. To się nie utrzyma zbyt długo. Te odmiany teraz są jeszcze tak zrobione, że widzicie piękne jabłko, idealne. Powiecie, ono będzie długo stać. Jednak nagle przekrejecie na pół, a ono jest od środka zgnite. Teraz zrobią tak, że owoce gniją od środka. Czy to ktoś jeszcze w ogóle rozumie? Świat już całkowicie upadł do góry nogami. Żeby jabłko gniło od środka. Kto by to pomyślał? Kiedyś takiego czegoś nie było. Zawsze od zewnątrz się zaczynało i wtedy już wiedziałeś, a dobra, to jabłko już nic z tego nie będzie. Ale od środka? I co? I masz całą skrzynię jabłek i się cieszysz, mówisz, no mam całą skrzynię jabłek. A nagle idziesz, zaczynasz je krać na pół i możesz wszystko wyrzucić, bo wszystko jest zgnite w środku. Dlatego lepiej to ususzyć i mieć to po prostu suche, wtedy się to już nie zepsuje. Takie jest moje zdanie. Też i w ogóle suszenie ziół całkowicie inaczej się suszy w takich właśnie suszarkach niż po prostu jakbyśmy tak suszyli. Są zioła, które są też czułe, na przykład wrotycz na suszenie. Jeżeli jego chcemy suszyć, tam bardzo często liczy się czas. Jeżeli to za długo potrwa, to po prostu te kwiatki zaczynają czarnieć, brązowieć i wtedy już nie jest dobrze. Nie może tak być. Dlatego można go po prostu suszyć właśnie w takim dehydratorze. Co też my będziemy robić, różne rzeczy suszymy w tym, co Wam też i pokażemy teraz. Dobra, a co my tutaj suszymy ciekawego? Ponieważ my suszymy różne rzeczy, które w danym momencie mamy w ogrodzie i które po prostu są w nadmiarze i których nie zużywamy. Czasami też się zdarza, że i mamy coś kupionego, co też inaczej by się zepsuło, jakbyśmy nie zdążyli tego zużyć.
A teraz tym bardziej, że mamy tą dietę całkiem inną, to po prostu większość suszymy, ponieważ ja testuję tego karniwora, no to nie mogę tego teraz zjadać. Także sobie większość po prostu suszę. Tutaj mamy na przykład mirabelki. Mieliśmy ich troszeczkę sporo w tym roku, także posuszyliśmy dość dużo tego. Jabłuszka, które tam się uchowały na drzewach, to te też suszymy sobie po kolei. Ponieważ ja będę z tego dalej korzystać, żona nie, bo ona chce zostać przy karniworze, ale ja będę korzystać z tego jak najbardziej. Robię mój test, jak go skończę, to po prostu będę mieć już nasuszonych dużo ciekawych rzeczy. Tutaj mamy pomidory, tam mamy paprykę z tyłu. O, papryczka ładnie, pomarańczowa, żółta i czerwona. Także papryczka też, pomidorki można nawet i ziołami jakimiś posypać. Robiłem wam kiedyś taki filmik, oregano i tak dalej. Można z tego bardzo fajne chipsy sobie nawet zrobić. Co jeszcze mamy? Szczypiorek, tutaj się na szczypiorek suszy. Tutaj mamy koperek, też idealne gdzieś coś doprawiać na zimę. Co tutaj mamy? Tutaj mamy z lewej strony tymianek, a z prawej strony mamy pietruszkę. Także to też ładnie będziemy suszyć sobie. Wszystko po prostu, co na danym momencie jest za dużo, to po prostu suszymy. Tutaj mamy kolendrę, a tutaj mamy magi, taka roślina. Czekaj, jak ona się nazywała dokładnie po polsku? Lubczyk, o, lubczyk, lubczyk. Dobra. A tutaj co mamy ciekawego? Bazylię i kolendra. Także z lewej bazylia, z prawej kolendra. No i teraz to będziemy po prostu wszystko ładnie suszyć. My korzystamy z tej suszarki metalowej. Kiedyś mieliśmy plastikową, ale zrezygnowaliśmy po prostu ze względu na ten plastik i te materiały, które tam są robione do tego. Także mamy teraz tą właśnie całą w 100% metalu. I ona jest też fajna, ponieważ te plastikowe wiały od dołu i co chwilkę trzeba było się bawić, przekładać te sita. Ta ma nawiew, w sumie otworzę jeszcze. Ta ma nawiew właśnie od tyłu, czyli ona mi tutaj wszystkie poziomy równomiernie mi tutaj suszy. Nie muszę tu przychodzić co chwilę, nie muszę tego teraz miejscami zamieniać i tak dalej, i tak dalej. Też nie muszę tego co chwilkę otwierać, ponieważ mam okno, przez które sobie mogę zobaczyć, czy już jest ok, czy nie jest ok. No i włączamy. Włączamy na on. Ustawiamy temperaturę 40 stopni. Ustawione, możecie sobie ustawić. Teraz tu jest 16 akurat w pokoju. Czas jest ustawiony na 2 godziny. No to czasu by mu trzeba było dodać więcej. Czekaj, do której to tu by ustawimy sobie? 10 godzin. To są 18 i 10 godzin, nie, to za dużo dałem. 18 plus 10 godzin, to która to będzie? 28. Nie, to będzie za dużo, bo to będzie czwarta. To muszę trochę mniej dać. Dobra, ustawmy na razie na 6 godzin. Niech sobie 6 godzin tutaj popyka, to będzie do 12 w nocy gdzieś tak. No, okej. No i tyle. I w sumie nic tu więcej nie trzeba robić. On sobie teraz sam tutaj już działa. Sam sobie wszystko robi. Sam się wyłączy jak skończy i tyle. Także to jest bardzo prosty, fajny aparat, który dużo nam tutaj pomaga. Idealny też do przepisów. Jak widzicie, o tutaj macie nawet co można suszyć. Mięso można suszyć. Rybę można suszyć. Jerky, to są te, no. Bifki, No, takie chipsy właśnie, co są robione też z mięsa, owoce różnego rodzaju, warzywa, nawet jogurt można w tym robić, tu nawet chleb, no tego akurat nie chcę reklamować. To chodzi o to, żeby on tutaj rósł, czyli zakwas, zioła, no praktycznie masę różnych rzeczy. To jest pierwszy ładunek, który my suszymy. Jak się wysuszy, to wam pokażę. I on tutaj powoli się zwiększa. Jak dojdzie do 40 stopni, to już się to tak mniej więcej trzyma. Tam jest taki poślizg
5 stopni około gdzieś, czyli może do 45 dojść i później się zniży, ale on to tam ledwie co to osiąga. Jak ktoś chce mieć pewność, to sobie może na 35 stopni na przykład ustawić. Ja zawsze ustawiam na 40, to jest ideał i tego się po prostu trzymam. Dobra, także widzimy się, jak się wysuszy. A i tą suszarkę oczywiście będziecie mieli zalinkowaną, ten dehydrator tutaj, z którego my korzystamy. Do góry macie też numer telefonu do tej pani, jakby kogoś taki interesował, bo dla nas on naprawdę jest wygodny, bo nie trzeba co chwilkę przychodzić i przestawiać tych rzeczy, tylko jest tak, jak ma być. Dobra, ja lecę, widzimy się później, jak się wysuszy. No i dobrze, jestem tutaj wieczorkiem, za chwilkę idę spać. Suszarka już się wyłączyła sama, czyli czas po prostu minął, jaki był ustawiony. No i co? No i mamy wszystko gotowe. Mirabelki wyszły pięknie. O, idealnie. Aż chrupią. Jabłuszka wyszły też. Ja wyciągniemy to. Nie grzmotło. No, super. O, słyszycie? Pyk. Pyk. Super. Jabłuszka idealnie. Pomidorki, papryka też. Super. Suchutka. Patrzcie, jakie to ma piękne kolory tutaj w ogóle to wszystko. Super. Pięknie, idealnie. I to jest właśnie najlepsze w tym wszystkim. O, tymianek. Pietruszka. Jest najlepsze w tym wszystkim właśnie to, że już po samych kolorach widzicie, jakie to jest idealne. To jest idealnie wysuszone. Tutaj się nic nie zmieniło w tych kolorach. Jest praktycznie idealnie soczyście zielone. I właśnie przez to, że jest to robione w niskiej temperaturze, po prostu to suszenie się odbywa, zachowujemy tutaj największą ilość składników odżywczych tutaj w tym wszystkim. Czyli wszystkich takich enzymów, witamin i tak dalej, i tak dalej. Bo jeżeli byśmy tą temperaturę podwyższyli trochę za bardzo, no to niestety, ale będziemy tracić cenne właściwości tego wszystkiego. Dlatego to jest właśnie tak ważne, żeby mieć to w idealnej temperaturze wysuszone. Dobra, ja zabieram się po słoiczek, a właściwie słoiczki, bo muszę to wszystko osobno poskładać i wędruję do słoiczków. Jutro znowu następna partia będzie tutaj włączona i będzie się suszyć. Bardzo fajną alternatywą jest też właśnie suszenie sobie różnych ziół, ponieważ możemy dopasować idealnie temperaturę i dzieje się to szybko właśnie w takich suszarkach, przez co właśnie zioła nie tracą swoich właściwości. Ponieważ jeżeli suszymy to normalnie, jednak troszeczkę to czasu trwa, zanim to wyschnie, a tutaj dzieje się to wszystko bardzo szybko. Tutaj już znowu sobie nazbierałem różnych ziółek, o, ślimaczek. Tego raczej byłoby dobrze go ewakuować, bo on się absolutnie wysuszy w tej suszarce. Także no, jest parę znowu ziółek, wkładamy i po prostu będziemy sobie je suszyć. I już wszystko jest w środku, włożone idealnie. Zamykamy, pyk. Zamknięte. I odpalamy, wszystko już tutaj jest włączone. Ustawione na 40 stopni, ale ona dopiero się rozgrzewa, bo jednak już troszeczkę chłodno zaczyna się robić. Czas na 5 godzin ustawiłem, to wystarcza przeważnie zawsze absolutnie. Chociaż warto sprawdzać, bo to wszystko zależy też, ile wody mają zioła, czy czasem nie były lekko mokrawe jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Także to trzeba dopasowywać. U mnie przeważnie 5 godzin zawsze wystarcza na zioła. Jednak, tak jak mówię, sprawdzić, żeby one były na pewno wysuszone na 100%, żeby Wam później nie zrobiła się pleśń. Dobra, dajmy im spokój, niech się suszą ładnie. No i co? I minęło nam te 5 godzinek, które tutaj było i jak tam wyglądają nasze ziółka. O, babka jak babka. Słuchajcie. Słyszycie? Idealnie, suchutkie. Proszę, niszek. Suchucieńki. Malinka.
Sorry, Jerzyna. Ptasznik. Suchutki. Wszystko po prostu idealnie suche. Podagrycznik. O. I pokrzywa. Wszystko. I żółtlica. O. Idealnie wszystko suchutkie. Tak jak ma być. I to jest właśnie idealne tutaj w tym. I też o, super kolor. Intensywnie zielone. No babka, no to ona zawsze się tak lubi troszeczkę zmienić ten kolor. To ja już to wiem, że babką tak bywa. A tu reszta wszystko jest po prostu idealnie zielone. Czyli tak jak ma być. To jest właśnie super w takim suszeniu tego, że to jest po prostu szybki proces. To nie trwa zbyt długo. Przewiew, chwila, moment i jest to suchutkie. Dobra, tak widzicie, tak szybko można sobie samemu nasuszyć, czego byśmy nie chcieli. Można sobie zrobić własne zapasy ziół, bo często mówicie też, no ale nie chcę kupować stamtąd i stamtąd, bo nie wiem jak to było, nie wiem czy to będzie działało to zioło i tak dalej, i tak dalej. Także z odrobiną chęci samemu można sobie nazbierać własne zioła i po prostu je samemu wysuszyć i będzie fajnie, super i ok. Dla wytrwałych, jakby ktoś rzeczywiście potrzebował sobie taką suszarkę sprawić, gdzie będziecie mieli oczywiście je zalinkowane, to dla pierwszych osób, które ją sobie zamówią, dostaniecie gratis jeszcze taką książkę na temat właśnie suszenia. To jest książka pod tytułem Suszonki i jest tu naprawdę sporo różnych ciekawych rzeczy, co można suszyć. Od razu macie wszystko opisane, co, jak i tak dalej, nawet macie mniej więcej czasy opisane różnych rzeczy, co to zawiera i tak dalej, książka bardzo dobrze wykonana, także troszeczkę Wam tutaj nawet jakieś przepisiki tutaj w środku się znajdą, także jest tutaj dosyć ciekawa rzecz, o, proszę, jak tutaj zrobić różne ciekawe przepisy, co można zrobić fajnego, także kto potrzebuje dehydrator, żeby samemu sobie własne rzeczy robić, dostanie taką książeczkę teraz. Ilość ograniczona oczywiście do wyczerpania zapasów. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.